Niedługo zaczyna się miesiąc my i piękny będzie nasz cały kraj, a maj jest bardzo bogaty w świąteczne wydarzenia i daty. Już 1 maja, święto pracy mamy, o wszystkich, co pracują, wtedy pamiętamy. 2 maja, święto flagi, obchodzimy i naszą biało-czerwoną radość ucimy. Błyszczy słońcu, tak to właśnie ono, i na wieczór już powieja to wstęga biało-czerwona. Wie każdy Polak, duży i mały, trzy godłe polskie z orzeł biały, a biel i czerwień kolory dwa, ojczyzna nasza na fladze ma. Konstytucja trudne słowo, ledwo twością wytłumaczę. Prawa, wolność, obowiązki to oznacza nie inaczej. Ustalone są zasady, reguły i prawa, a to w życiu wszystkich ludzi jest niezwykle ważna sprawa. 791 to rok historycznie ważny. 3 maja Konstytucja, niech tę datę zna już każdy. Właśnie w 1791 roku dokonano w Polsce tego ważnego kroku, uchwalono dokument Konstytucją zwany, był pierwszy w Europie i na świecie podzielony. Postałby się Polakom trochę lepiej żyło, bo tamty w zasadzie po bardzo było. Kraj nasz był bardzo osłabiony przez zaborców rozdrobiony. Aż pewien piękny dzień majowy zebrały się mądre głowy, tak długo rozmawiali, losy kraju omawiali i do tego też dążyli, aby wszyscy ludzie równi sobie byli. Dlatego na pamiątkę wielkiego wydarzenia.